Siema, Zuzdow Suba. W dzisiejszym poradniku robimy śnieg modelarski. Tu sobie leci cuk na moim paluszku. No i zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy gotowi. Na pewno w dzisiejszym odcinku będzie nam potrzebna soda oczyszczona ze śniegu. Soda oczyszczona. Woda. Oczywiście standardowo glikol, czyli klej wodny. Robimy bardzo prostym sposobem. Wklejamy gdzieś tam paczki na ziemię. O. O. Jakąś kartkę albo na coś, albo do szklanki. I na przykład robię tak. Robimy dziurkę. No i wlewamy wodę. Jak wlaliśmy już trochę wody, bierzemy klej na bazie wody. Glikol. Lejemy trochę, żeby śnieg był porządny. Dzisiaj akurat będziemy robić twardy śnieg. Mogę też, może zrobię coś jeszcze. Bierzemy coś do mieszania. Ja na przykład mam słomkę dzisiaj przygotowaną. Mieszamy to porządnie wszystko przez tak chwilkę. Jak będziecie mieli porządnie już wszystko wymieszane, to będzie wszystko dobrze. Jak macie zbyt kleiste, to dolewacie wody. Ja akurat już dolałem. I dalej mieszamy. Widzimy się za chwilę. Następnie bierzemy sobie coś do rozgarniania. Ja akurat sobie wezmę kartkę. O, zbijam karteczkę na mały ten taki. Ten celek i wszystko. Rozgarniamy, w jakie chcemy miejsce. Ja akurat tu chcę zrobić sobie mulbę. Mulba, czyli wiadomo co to. Właśnie buduję mulbę, albo coś ze śniegu. Tak, to robimy. I tak to na razie wygląda. Jak wszystko mamy ubite, już tak, to zostawiamy to. Masa aż wyschnie. I to można powiedzieć tyle. Można oczywiście z tego robić różne rzeczy fajne. Mulby, nie mulby. No i widzimy się po przerwie. Tam sobie z tyłu jeszcze dokończyliśmy taką mulbę. I jeszcze to będzie bonusik. I pokażę wam, jak fajnie zrobić, żeby ładnie hydrant wyglądał. Do wody oczywiście, do armatek wodnych, żeby był hydrant. Lekko. Tutaj jak wylewacie dookoła hydrantu, to lekko wyskrobcie tak skarpę, żeby była duża. Jak macie tak, o, wyskrobaną. Hydrant zrobimy. Ja wam powiem tyle. Z mojej perspektywy to warto się bawić tak, o, w skarpy. Tutaj trochę też podkujemy. O. Dostaniecie kolejny bonus, jak macie i chcecie w piasek w proszku, śnieg znaczy, to robicie tak. Bierzemy sobie znowu sprzęcik modelarski, albo nóż możecie brać i powoli to rozkładam. Ja się z wami żegnam, tak wygląda efekt końcowy. Bardzo ładnie. Posprzątajcie materiały, zamknijcie klej. No i do następnego, pa pa!